Nie, jeszcze nie. Dzień dobry. Teraz tak, dwa pytania. Nie, jedno pytanie. Czy nas normalnie słychać, mnie i Ulę? Bo zostawiłem włączoną mikrofony z baterią i sobie tak tydzień leżały. Może być problem. Znaczy, w sensie nie wiem, czy jak to się używa, to jest lepiej, czy jest gorzej. Bo wiem, że na przykład jak bateria jest słabsza, to jeden mikrofon strasznie dobrze zbiera, a drugi jest taki, że dużo mu brakuje, nie? Okay. I baterię trzeba jakiś czas zmieniać. Chociaż do tej pory wymienię dwa razy baterię, a te mikrofony już mają dwa lata. Także nie jest tak źle. Cześć Michale w ogóle. Ty byłeś wcześniej na jakimś streamie. Chyba pierwszy raz widzę ciebie, Michał Kita. Dobra. Dziś ciężki dzień. Nie, to nie jest ciężki dzień. Jak to nie? Cały tydzień jest taki rozdziewany trochę. Tak, dobra. Ja mam nadzieję, że wszystko tryka. I tam też. A nie, moment. To my sobie jeszcze luźno pogadamy, bo ja sobie ustawię wtedy ostrości wszystkiego. Bo tam nie wszystko może pyknąć. I jest ciemne. Musisz przesunąć to trochę w tamtą stronę. To? Tu? O, będzie idealnie. Okej. Okay. Tak. To tam chciałem. Aha, tak. Tutaj, tu. Dobra, teraz tak. Z uwagi na to, że mam maraton od dłuższego tygodnia i dzisiaj się zaczął drugi tydzień maratonów i to jest po 6 godzin dziennie i jeszcze mam wieczorne zajęcia i ja w poniedziałki i we wtorki jeżdżę do Olsztyna, do Słupska. Ja wczoraj byłem od 8 do 21.30. Tak. A to jeszcze dalej są zajęcia w Olsztynie? Nie, już nie. Zresztą teraz były te ostatnie, nie? No ale tak nie zmienia to faktu, że jeszcze w sobotę byłem w Chojnicach. Niedziela była wolna, poniedziałek już pyk, wtorek już pyk, środa pyk. Jeszcze są te streamy i to dość sporo jest, przynajmniej dla mnie, godzin. W sensie to nie jest tak, że ja jestem taki dobity tym wszystkim. Chociaż trochę może. Ale ten... Nie, no przecież ten jest niezniszczalny. Jak w poniedziałek i w środę, w poniedziałek i wtorek rysowałem z nimi, no to już na oczy nie widziałem prawie. Takie, No, dlatego ja się trochę boję jutra. Wezmę kamerę. Nie, spoko. Tam pierwsze godziny jest okej. To się nie dzieje, zobaczcie. To się nie jest tak ciężko. Dobra, chyba jest okej. Cześć Magdo! I wy normalnie teraz komentujecie! Pierwszy raz cię widzę, jak ty komentujesz! Cześć Magda! Kampa, ona jest na maratonie? Ej, no przecież wiem, chodziła do mnie. No widzisz. Pozdrawiam. I też Natalia Kowalska jest. Fajnie. Nati, cześć! Też byłem raz, mi się spodobało. A, no to witaj Michale. dobra, to ja to sobie tak pyk. Dobra, okej. Okay. Teraz tak, my dzisiaj tematu głównego nie mamy, bo z jednej strony powinniśmy sobie omówić, w sensie ja nie wiem, jak ja planowałem terminowo, że coś w ogóle, cześć, jestem Mateusz. A hej, jest to. Tak, musi się przywitać. Bo w planie było tak, że my dzisiaj omawiamy to, co będzie na PG z zdjęciami. Mhm. No, ale przecież to dopiero za tydzień będzie wiadomo i to powinno być w kolejnym tygodniu. I ja nie wiem, czemu tak zrobiłem. I tak samo w ogóle w przyszłym tygodniu będą 3 ostatnie streamy. To będzie środa, kiedy mówimy wystawkę na Politechnice, czyli co dokładnie będzie narysowania. Omówimy sobie, jeżeli będzie postać. Jeżeli będzie postać, to mówimy tak jakby postać, jak powinna być narysowana i na co powinniście zwrócić uwagę. Pokażemy kadry, jakie mogą być. Ja porobię tam pełno zdjęć, to będziecie mieli też paczkę do tego. Ja ją będę w sumie od wtorku już wysyłał. I w czwartek i w piątek będziemy mieli kolejne dwa streamy. Kiedy będziemy po 2-3 godzinach na PG, kiedy miał jeszcze więcej zdjęć, będziemy omawiali pracę tej, co oni zrobili. Tak! Przecież ja nic nie mogę wtedy publikować. Bo ja zawsze biegam dookoła dziedzińca. Ale widać twarze ludzi? No pewnie, że widać, ale mogę ja tyły zrobić. Chyba musisz je... Nie, bardziej mi chodzi o to, że jeżeli ja zrobię im zdjęcie, jak oni rysują pracę, nie? No to w sensie nie, jak to będzie od tyłu, to chyba nie. Nie wiem, lepiej zamasz człowieka. Znaczy, człowieka nie będzie widać, bo widzisz zawsze jego plecy, tylko mi chodzi o to, że jeżeli widzisz jego pracę mniej więcej, no, to ja nie wiem, czy ja mogę publikować, skoro potem nikt do nich dostępu nie ma. Bo ja je mam osobiście, ja je zbieram, nie? Od lat. I one wewnętrznie są do wykorzystania u nas.
Ale czy jak ja w internecie tak pokażę oficjalnie, czy tam mi głowę za to nie urwą? Jak to PG? No. Pozwólcie. Potem wyjdzie, że ten, że tam będą egzaminy do powtórzenia przeze mnie. Nie, mam nadzieję, że nie. W sensie, a dobra, ja zaryzykuję, będę publikował, żeby będzie sam omawiać zwyczajnie. Nie, bo zauważcie, że nikt nie ma zdjęć z egzaminów. Oni do tych prac nie dają dostępu. Nawet jak poprosisz o dostęp, to i tak będzie, nie dają tego, tylko z góry zakładają, że jest okej. I nikt nie ma wglądu do prac, które zostały wykonane na egzaminie. I na tą sprawę my zawsze, ja biłem się z tym, że ja dokładnie nie wiedziałem, za co oni dostają punkty i ile za jaki styl. Dlatego zacząłem robić zdjęcia. Szczególnie naszym uczniom, jak widzę, że oni, widać ich pracę, to robię im zdjęcie, potem się dowiaduję, ile mają punktów i to tak jakby jest do omówienia, do ogarnięcia i ja wiem na tej podstawie. Ale to jest u nas wewnętrznie i nikt o tym nie wie, że my z tego korzystamy i tak to robimy. Do teraz. I z jednej strony ja będę sobie tak oficjalnie, bo zresztą i tak wszystko jest robione po to, żeby tak trochę bardziej, może nie, że dobudować trend, albo zrobić ten trend, albo jakoś tak uświadomić więcej ilość ludzi, że to nie jest aż takie trudne się dostać na architekturę i żeby tak pokazać, jak to od kuchni trochę wygląda, bo wszyscy, no nikt nie wie w sumie, jak to wygląda dokładnie, jak ludzie rysują, bo wszyscy publikują takie, wiesz, genialne rysunki. Pozdrawiam. Nie, genialne rysunki ze szkoły rysunku, bądź tych poszczególnych jednostek, i my też tak robimy swoją drogą, tych, co najlepiej rysują i malują i ich publikujemy. I to jest wycinek, to jest 1%, 2% ludzi maksymalnie z rysunku i nikt nie wie, jak one finalnie, tak jakby, jak realnie wyglądają w tych egzaminach, że to jest takie... No, nie jest tak trudno. Ale też trochę nie wiem, co swoje zdjęcia miałyby... popsuć, w sensie, no co z tego, patrz, że masz rysunek? Prosty przykład. Ja trzy lata temu zrobiłem, nie, 4 lata temu, jak w 2018, tak, Jezu, to już 4 lata, zacząłem robić tą relację na żywca, nie? I robiłem zdjęcia i publikowałem, jeszcze puściłem reklamę, że we wtorek, ej, patrz, co będzie w wystawce, że będzie to i tamto. No i dostałem komentarze, ej, to jest nie fair, bo ty publikujesz i teraz część ludzi do tego nie ma dostępu. Ja po to zrobiłem reklamę, żeby mieli do tego dostęp, bo ci, co mieszkają w Gdańsku, to mają, a cała reszta, która przyjedzie w środę, czyli w czwartek, czy w piątek, na egzamin, to nie ma do tego dostępu. No tak, 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 no ale też mówię jakby o zdjęciach prac już wykonanych, na przykład tych modelkach, które potencjalnie będą, no to jakby to z tego, że pokażesz kogoś pracę i powiesz, no ta jest słaba, a ta jest fajna, a ta jest coś tam, jakby to... Ja wiem, ale w tym momencie, jeżeli pokażesz to przed oceną punktacji tych prac, no, to jeżeli, w sensie zakładam, to jest taki jakby najczarniejszy scenariusz, nie? Jeżeli oglądam to jakiś profesor z PG, ten co będzie oceniał pracę i on pozna po prostu po twarzy, czy po posturze, po prostu, czyja to jest praca, to co? No, bo właśnie po to właśnie specjalnie, no, bo specjalnie masz te koperty z imieniem i nazwiskiem, żeby te prace były ocenione. Ale my nie mówimy, kogo to jest, jakby... Ale jeżeli, bo przykładowo, pani Kasia uczy na PG i też jest czasami tam w tym, na dziedzińcu, nie? No i... No nie wiem, z jednej strony ja na przykład, jeżeli bym tam oceniał i widział tak jakby, że kojarzę daną osobę ze swojej szkoły rysunku albo z innej, albo z czegoś tamten, no to możesz też inaczej to ocenić. Takie znakowanie trochę pracy z jednej strony, nie? Chociaż może wydziwiam, może wydziwiam. Chyba tak, bo dalej nie rozumiem, co by to miało zmienić. Jakby ty nie siedzisz tam w jury, że tak powiem. No ja nie. No tak. Ale właśnie o to chodzi, że ten, że jeżeli oni mogliby poznać, czy to jest praca, na podstawie no, czegoś tam... Nie poznają. Dobra. No dobra, no okej. Okay, no, dziwne, na dziwny temat wschodzimy. Dobra, Kinga Jędrzejewska. Wiadomo już, ile mniej więcej osób zapisało się na egzamin? Nie. To dopiero 3 czerwca oni publikują listy i w tym momencie będzie wiadomo, ile jest osób zapisanych. Strzelam, że około 390. Okej, okay, bardzo konkretna liczba. Znaczy 390-410, coś koło tego. Bo normalnie zawsze było właśnie po 450, z czego 50 było Białorusinów i Ukraińców. Około. I z roku na rok było coraz więcej i w tym roku... To dlaczego ma być mniej? No bo ich nie będzie. Będą? A nie? Wydaje mi się, że nie. Okej, okay. No bo też dużo wyemigrowało. Tak. Nie, czyli nie, wydaje mi się, że będzie ich mniej zwyczajnie, nie? Tam, to dobra, nie będziemy wchodzić w moje wnioski, bo czasami mam jakieś takie zawiłe, dziwne rzeczy. Żona się z tego też śmieje. Także, no nie. Także jeszcze nie wiadomo, ile się zapisało. Ale Mateusz strzela 390. No bo tak jest, od 4 lat się utrzymuje, 430 i 450. Mam wrażenie, że w tym roku będzie tego mniej. Dobra, zobaczymy. No, zobaczymy. Postawię sobie piłę, jak wygram. Właśnie chciałam powiedzieć.
Dobra, ej, wiecie co, bo teraz tak, my nie mamy żadnego tematu dzisiaj do mówienia, tylko tak luźno sobie posiedzimy, porysujemy i będzie bardziej w ciszy ten stream, niż więcej gadania będzie. Zresztą, widzicie, ile osób jest, tak dużo więcej niż normalnie. Serio? No jest 19, chociaż chyba na pierwszym było 30. Było dużo na 39, no ale to zawsze na pierwszym jest, jak puszczasz publikację. Teraz hype już sobie przeszedł. A ja jeszcze o tym mówiłem, że na pierwszym ever streamie, który żeśmy zrobili z Dokreski, było prawie 70 osób na Twitchu. A potem się skończyło na 3. Ale to te wszystkie te zajęcia online, które wystartowały w 2020 roku, to tak wszyscy na początku taki hype, a potem tak o pół mniej. I to jest taki standard. Ale wiesz co, usłyszałam, ktoś mi powiedział, już nawet nie pamiętam kto, że nie wysyłał tobie prac do ocenienia wtedy, bo po prostu się strasznie stresował, a ja takie, ale co to za różnica, jakby czy korekta, wiesz, na żywo, czy tutaj, że duża, jakby, nie wiem, mega dziwne. Nie wiem, mi się wydaje, że ludzie w ogóle się za bardzo stresują. Ja już widzę na tym maratonie, jak oni tam, my je oceniamy. Płacą. I tak jakby wyciągamy te najlepsze prace i wyciągamy też te gorsze prace, żeby zopiniować to. I to nie jest na celu pociśnięcia danej osoby. Tylko na celu, żebyście wiedzieli, jak robić, a jak nie robić. I z jednej strony, też mi dzisiaj w ogóle swoją drogą powiedziałem, że ej, słuchajcie, was w tym roku strasznie dużo od nas zdaje te egzaminy. I obok was siedzi konkurencja. Musicie mieć pracę, która będzie się wybijała spośród przynajmniej dwóch osób na lewo i na prawo. Żeby to było mocniejsze i lepsze. Jeżeli ktoś obok was lepiej rysuje, to poczujcie tak trochę bacik nad sobą. Tak, ej, mamy jeszcze tydzień do nadrobienia. Tam sporo rzeczy można w tydzień nadrobić. I sobie dzisiaj też tak, jak z nim rozmawiałem, to jeżeli chodzi o perspektywę, czy o sam walor i parę innych rzeczy, to w tydzień da się to nadrobić. Mhm. A na to mi w tydzień się nie da nadrobić. Nie ma opcji, żeby ugrać z gówna coś w tydzień z anatomią. Nie ma takiej opcji, ja nie widzę tego. Nie? Chociaż pewnie sobie kiedyś zaeksperymentujemy to, jak ja mówiłem o tych odcinkach na YouTube, na wakacje, żeby poeksperymentować i może, nie wiem, ja mam ochotę się tym pobawić. Tak, ja właśnie widzę. No. Cześć, Emek. Dostałeś zdjęcia, nie? Mogło się pobrać. Z modelką czy z martwą ci wysłałem. Tak mi się wydaje. Tak, ale to byłoby fajne, bo ja już wam mówię, o co chodzi, nie? Bo jest taki pomysł, żeby zrobić takie odcineczki, że bierzemy czterech nauczycieli od nas i oni mają pół godziny na wytłumaczenie osobie postronnej z ulicy, jak narysować coś. I potem oceniamy, czyja praca była lepsza. I kto lepiej po prostu, nie wiem, dał radę wytłumaczyć i ta osoba po prostu narysowała pierw tak bez niczego, bez tłumaczenia, potem z wytłumaczeniem i gdzie był lepszy, większy progres, nie? Będziemy badali po prostu jak wygląda tłumaczenie. Ja już widzę tych ludzi z ulicy, jakiś pan z Zenek. Nie, właśnie to jest coś, czego jeszcze tak jakby logistycznie nie ogarnęłem. No właśnie nie mam pojęcia, co ty chcesz zrobić. Ej, panie, weź chodź, będziesz rysował na kamerze jakby. Znaczy, ja myślę, że to możemy wziąć ten, ludzi z jakiejś grupy na liceum. To byłoby najfajniejsze. Mhm. No i tak samo zrobić z postacią, tylko w tym momencie już był challenge, bo nie był w 30 minut, tylko w tydzień, żeby w tydzień kogoś w 5 dni wykoksić po prostu w jakąś w anatomii bądź w czymś tam i zobaczyć jaki jest ten. Spoko by to było, w sensie, bo ja teraz widzę na przykład, że potem jak się tłumaczy niektóre rzeczy, to niektóre rzeczy są mega ważne, niektóre są mniej ważne. I jedna i druga rzecz ma inną wagę, jeżeli chodzi o taki efekt finalny, nie? I niektórzy widzą takie niektóre mankamenty, niuanse na pracy, że one wyglądają niebotycznie lepiej, a niektórzy nie. I niektóre rzeczy właśnie takie by dodają takiego, że podchodzisz, wow! A niektóre, że takie, no, ej, fajne, to jest to, co powinno być na pracy, ale to jest takie, że nie wiem, ktoś to zauważa, kto ma już wprawione oko mniej więcej. I zależy się od tego, komu tłumaczysz, na jakim etapie tłumaczysz i co tłumaczysz, to ma lepsze bądź gorsze efekty, bo co z tego, że komuś wytłumaczysz, nie wiem, jak robić skuty perspektywiczne w anatomii na przykład, jak on rysuje pierwsza sobie postać. Mhm. Tak jakby, no jajco, nic z tego nie wyjdzie, nie? I taki tydzień na przykład tłumaczenia komuś od zera do ugrania czegoś powoduje to, że ty się na pewno musisz skupić, co on wytłumaczyć, żeby to jak najlepiej mu weszło i to zastosował, i że z jakichś kwadracików jednak ugra, po prostu tego ziemniaczka ładnie ubierze. Nie będzie jak się ubierał, jakbyśmy mali takim nożykiem i to było takie kwadraciki, tylko on będzie rzeczywiście ładnie ubrany i będzie ładną postacią. Słuchaj, że to porównuję do tego. Już dajesz porównanie do ziemniaków, już jest źle. Jestem zmęczony, dobrze to.
Ale nie, serio, tak jakby ja mega, mega byłbym na to nastawiony i jestem ciekaw, jakby to wyszło. Mateusz bardzo chce zostać youtuberem. Nie, nie o to chodzi, w sensie sama zabawa z tym jest no, spoko. No. Zresztą ja nigdy nie lubiłem tak jakby, nie wiem, się pokazywać gdziekolwiek, jakkolwiek, bo to jest związane z krytyką i z innymi rzeczami, nie? I tak, no nie. Ja mam fan z tego, że się uczę teraz. Bo to i musisz sprzęt zgrać, i musisz takie pomontować, albo nie wiem. To jest w ogóle inny motyw też marketingu i budowania, nie wiem, marki jednej czy drugiej. To jest totalnie co innego. I nawet jeżeli to nie wypala, bo tak jakby nie mamy jakoś sporo tych. No raz było, ile w końcu? 3000 ponad, tak? Wyświetleń? Tak, no ale co to jest do 50-60 tysięcy? Dobra, ty tam od razu byś miliony chciał. Nie, nie to chodzi. Tylko tak, no to jest, wiesz, to jest mikrokanał, to nawet nie jest ten. No dobrze, ale jak było do 3000, to wszyscy byli podekscytowani. No bo to było dziwne, było. To było, zwyczajnie była anomalia jakaś dziwna. Ale nie, ja mam z tego dziki fan, bo mówię, tego nigdy nie robiłem i to jest takie coś nowego, zwyczajnie. Nie ubijasz się w... No. Dobra, także jak macie pytania, to mówcie, czy piszcie, ja będę wtedy czytał razem z Ulą. My sobie porusujemy, ja nie wiem co Ula będzie, nie wiem co będzie Ula rysowała, bym powiedziała. Ale dzisiaj, kapliczkę, ja sobie porusuję jakieś pojazdy w perspektywie i inne rzeczy, bo jest freestyle, my nie mamy tematu ustalonego. Bardzo randomowo będzie dzisiaj. Znaczy zawsze wcześniej też było randomowo. Ja starałam się przygotowywać, tak? Proszę mnie nie oceniać. Właśnie gadałem z Ulą, że przed streamem, że w sumie powinniśmy do tych streamów tak bardziej pieczołowicie to wszystko przygotować. Żeby jak się rysuje te rysunki, żeby one jednak rzeczywiście były takie, wiecie, że gały wypadają, nie? Bo... Ja chyba ani jednego nie ogarniałem przed streamem. Już wiem. No ja ogarniałam na kolanie. Znaczy nie, no to jest tak jakby ten, szkicowanie zwyczajnie wcześniej, no to dużo to pomaga. Wiesz, to nie jest jakby tutorial. My nie robimy jak narysować coś tam, no tylko se gadamy i coś tam rysujemy, także to też trochę coś innego moim zdaniem. No tak. No, muszę chyba mocniej, bo nic nie widać. No, także ten. Jak ci minął tydzień? Nie komentuję. Czerwiec to... Znaczy, czerwiec się dopiero zaczyna. No dobrze, to maj i czerwiec są to bardzo ciężkie miesiące dla mnie. Ze względu na uczelnię oczywiście, ale ja w ogóle, ja już mam dość, w sensie, oprócz tego, że mam dość, to mam dość też siebie, w sensie, że mam bardzo złe podejście do życia. What? To mi przyszło w genach, chyba. Mianowicie? Ja się po prostu tak wszystkim przejmuję i tak się staram, tak trochę za bardzo na wszystko. Niektórzy, wiesz, mają, znaczy nie mówię, żeby mieć wyrąbane w te studia i oddać gówno, bo no właśnie to jest mój problem, ja tak nie potrafię. I okej, no nie mówię, że na projektowanie główne oddać gówno, no bo to bez sensu, ale wiesz, są te poważne przedmioty, no i co, i nie mogę tak, wiesz, tak po prostu czegoś zrobić szybko, jakby ja tak po prostu nie potrafię, przykładam się do wszystkiego i później nie śpię, nie jem i, no zaczyna, jest to jem akurat, ale nie śpię i no jakby, wiesz, życie mi, kurde, przez palce przepływa i takie tam różne. Po prostu jestem mega zmęczona, wycieńczona wręcz i mam dość i taka wypalona jestem i no wiesz, jakby nie są mi potrzebne te oceny i ja o tym wiem, ale i tak się po prostu mega staram i to jest bez sensu, tak uważam. Znaczy, nie, no serio, no... Ogólnie powiem ci tak, z perspektywy pracy tych paru lat jak pracuję, i też to było z projektami, to przesadny perfekcjonizm, on niszczy projekty, nie? Bo nie jesteś w stanie w ogóle ich wypuścić. I swoją drogą też jest taki dział, nie że w marketingu, ale w budowaniu startupów, firm i całej reszty, że startupy też często gęsto upadają przez swoich właścicieli, założycieli z uwagi na to, że oni nie chcą wypuścić na rynek wersji beta, a nawet alfa, bo boją się odbioru i muszą to wszystko dopracować.
I potem nawet jak to dopracują w 100% i oni są z tego zadowoleni, wypuszczają to na rynek, to się okazuje, że rynek w ogóle tego nie potrzebował. I dlatego na przykład się powinno wypuszczać MVP, tak minimum value project, czy product, a i w tym momencie sprawdzasz to, jak rynek to odbiera i jeżeli on daje ci feedback, to wtedy go wprowadzasz. Dlatego ten perfekcjonizm na początku to on dość szybko potrafi zabić projekty. Nie, że wszystkie, ale bywa tak, nie? Modelka na egzaminie ma przerwy. Tak, ma przerwy, pa, nawet może zemdleć. Jeśli macie inną modelkę, no to chodzi. Wtedy jest w ogóle przerwa. Ej, a co wtedy? Dalej rysujesz, w tej samej porze. Dlatego ja zawsze mówię, że jak się rysuje na egzaminie, to nie jest ważne, czy to jest dokładnie ta modelka, że to jest fotopodobne, jest wszystko. Tylko ono musi być poprawne anatomicznie. Tyle. No tak, jak tak, sobie tak. Kogoś trochę delikatnie innego narysujesz, to nikt ci za to głowy nie urwie. Zresztą oni nie mają zdjęcia modelki oni przed ze zdjęciem. Nie wiedzą, jak ona wygląda. Tak, i oni z tym nie biegają, także ja bym też tak się tym nie przejmował. Chyba mi tu traktor wychodzi teraz. Tak, wszyscy po prostu. Kiedy to było? W poniedziałek? Tak, w poniedziałek. SMS PG wysłało, że trzeba szybko dosłać Boże, te. Ja już mówię, bo też powiedziałam i takie nie. PG po prostu zaczyna pokazywać swoje oblicze nowym studentom, nie? I jakby. Jak oni się mogli pomylić z czymś takim? Nie, nie, nie wiem, nie wiem, ale no w sensie. To było jakiś dla Beki zamysłali, jakby o co chodzi? Bo to chyba chodziło. Ze starymi maturami. Ludzi, żeby oni dostali wszystkie aha, tam. Bo okej, okay, dobra, zostanę. Jakby, Jezus Maria, i wiesz, wszyscy tam już po prostu płacz i stres. Ale i nie, ale w sensie... Gdzie... takie, ej, sorry, żartowaliśmy jednak, nie? Ale nie, ale tak na poważnie, nie? Czy ktoś od razu zadzwonił do dziekanatu się spytać, o co chodzi? No. Bo ona od razu powiedział, że to jest błąd i nie było z tym problemu, także nie ma co tam się od razu panikować i stresować, tylko po prostu zadzwonić do dziekanatu. Te panie są mniej miłe dla młodych osób. Ale one wszystko wytłumaczą, tak żeby powiedziały, że tam, nie wiem, był jakiś błąd na PG i to jest tyle i nie powinno być z tym jakiejś takiej mocnej dramy od razu. No ale ten, wszyscy się zazwyczaj stresują od razu. Znaczy, są takie dziwne sytuacje, ja tego nie kumam. Na przykład jak składałam papiery na magisterkę, no to trzeba było zrobić portfolio na magisterkę po prostu. I nikt nie mógł się dogadać, jak ono ma wyglądać. Nikt. Po prostu, nie wiem, 10 osób dzwoniło do dziekanatu i 10 różnych odpowiedzi dostawało. A to nie powiem, czy tak, to że... ma być wydrukowane, czy to nie ma być wydrukowane, czy to ma być na płytce, czy nie ma być na płytce, co tam wstawić, bla bla, jakby Jezu Chryste. Potwornie powinno być dla osób, które są spoza PG, no, a nie, powinno że powinno są... być, no bo chyba wiedzą, jak moja praca wyglądała, nie, na no właśnie, inżynierze. Właśnie, no. No, ale nie, no i wiesz, było tam starosta rok, powiedział, dobra, macie drukować coś tam, nie? No to ja już skończyłam, wydrukowałam i wtedy się okazało, a wiecie, jednak nie. A kurde, ja już zapłaciłam te kasy, nie? No i tak to właśnie jest. No i też znowu, przecież nie dam na jakimś brzydkim papierze, nie? Ja się staram, dam ładnie. No i to jestem ja. To jestem właśnie ja i ja mam tego dość. Nie no, sorry, bez sensu było. No to tak trochę jakby jak w liceum, ale no nie wiem, wtedy jakoś tak, no też nie będę kłamać, tak samo pewnie było. No wiadomo, nie wiem, staram się na matematyce, ale dlaczego mam się aż tak przykładać, nie wiem, do historii, no jakikolwiek tam, wiesz, przedmiot, który mnie nie interesuje. I ty zawsze mówisz, żeby zlewać. Jak to właśnie, w sensie, no bo kurde, ej, w sensie... No bo po co to? I jakby... I ja nie umiem, ja nie wiem. Ani mi to do pracy nie jest potrzebne, te oceny. Ani żeby zdać studia, ani mi stypendium już nie dadzą. Tyle lat mnie nie dali, to teraz tym bardziej nie dadzą. Jakby absolutnie po nic. No a i tak. Tak to właśnie wygląda. Także ja muszę z nimi spojrzeć. Dobra, to wygląda jak traktor. Zmieniam pomysł. Ej, a rysujesz kurę?
środku? Nie, 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 nie. Ale narysuję pewnie gdzieś tam kurkę potem. To fajne było. Nie, muszę mi coś innego sobie myśleć, bo to tak jakieś takie... A, jeszcze jest jeden fuck up, który wszyscy popełniają tak nagminnie. Mm. Świadectwo dojrzałości to nie... Czyli świadectwo... Czekaj, jak to nie świadectwo dojrzałości? Tak! Świadectwo dojrzałości. To nie jest matura... Czyli to nie jest świadectwo z liceum, ukończenia liceum, bo to nikogo nie interesuje. Tylko to jest matura i jak była podana data świadectwa dojrzałości, czy świadectwa właśnie... no dojrzałości. No to to zwyczajnie jest data matury, nie? I wyników z tego. A nie świadectwo z liceum, bo serio, tak jakby to nie jest nikogo nie ten, ten. Ja się pytam każdej swojej grupy, ej, wszyscy są zarejestrowani na egzamin, żeby nie było sytuacji, że znowu ktoś się nie zarejestrował. Mm-hmm. I to, kto to tak? I co, macie w pełni wypełniony formularz? Nie, ja nie mam, ja mam w pełni. Jak masz 100% jak dopiero maturę pisałaś? Nie masz mieć w pełni, nie? Właśnie co jest ten patent cały. Bo ja się pomyliłem, bo ja wtedy wpisałam ten, datę z tego. Jezu Chryste. Z ukończenia liceum, a nie z, z matury zwyczajnie. Nie, to też mi się nie podoba. Jakiś pomysł jak siadam do tego i teraz tego już nie mam. Takie, ej. A moja kapliczka się strasznie rozlazła. Właśnie, nie widzę, trysujesz. Aha, dobra. No bo jeszcze mam delikatnie. Ja to w ogóle pustoję. Bo chciałam tak grubo zrobić, oho, jestem ciekawa, czy się uda, bo ja jak zawsze delikatnie rysuję. Jeśli się nie żyje jasno, tylko, no wiesz, lubisz jak ja rysuję. taką delikatną kreską. Bo ja jestem taka delikatna, tak to wygląda, to człowiek się odzwierciedla w rysunku. Ty nie uważasz, że ja dziwnie gadam tak dzisiaj. Ej, ty... Dobra, wygląda jak traktor, nie? Dobra. Nie, nie, postaram się zrobić coś innego finalnie. Razem spoko. Dziwnie gadamy. Ja, jak już człowiek nie śpi tyle godzin, jestem w takim transie. Ej, zrobię krzyż, przecież to kaplica. Spoko, Emek, my też to widzimy tam z minutowym opóźnieniem, nie? I nam to odpowiadamy, bo taki jest opóźnienie lag. Ale to specjalnie, żeby lepsza jakość była obrazu, bo jednak stawia na to, żeby to jednak było trochę lepsiejsze. Bo gdybyśmy wzięli ultra odpowiedzi dla was, 1:1, tam chyba po 2-3 sekundach, to w tym momencie ta jakość obrazu spada dość drastycznie. Jeśli nie mogę zdecydować, czy to jest coś opancerzonego, czy coś latającego, czy to ma być jakieś futurystyczne, czy niefuturystyczne. No to jak traktor, cholera jasna. Bez beki. Ej, to zrób takie super traktory. Ale nie jestem super traktora. Ale ja chcę. Boże, w ogóle. Rozmawiałam z moją koleżanką i ona opowiadała tam o swojej znajomej, która... Bo rozmawialiśmy o architekturze krajobrazu. Mhm. I ona była w technikum, gdzie chyba był taki kierunek. I kumasz, że jak ona chodziła do szkoły na tę architekturę krajobrazu, to robiła prawo jazdy na traktor. Ale co, bo to w programie tego było? No najwyraźniej. Jaki czad w ogóle. I pan się po Tarunie jeździła traktorem. Jakby, jak chcę. Ale jak, moment, jak robisz prawo jazdy na traktor, to jedziesz traktorem po mieście i co? Mateusz, ja nie wiem. Może w Toruniu też po polu jeździła, nie mam pojęcia. No fachen, no to jest dobre. Dobre. No może najpierw normalne prawo jazdy zrobię, ale potem mogę na traktora. Myślę, że na jakimś innym kształcie się skupić, żeby to tak jakby się było dograć, mi się tak wydaje. Chciałbym jeden rysunek większy zrobić i już taki finalny, a nie, że się tym bawię teraz ciągle. Dobra, zrobię większy i zobaczę, może coś z tego wyjdzie. Przygotowałam sobie ołówki i wzięłam totalnie nie te ołówki. Ej!
Ej, spoko, masz tą kapliczkę. Nie to, co ja z tym traktorkiem. Ej, to ci, co nas słuchają od podcastu, to nie będą mieli czego słuchać w sumie na tą sprawę. Najpewniej były dofinansowania unijne na to prawo jazdy na traktory. Tak też było u mnie w szkole dla architektury krajobrazu. Proszę, i co, masz prawo jazdy na traktor? Jezu, jaki czat! Ale to jest, nie wiem, to jest jakaś kategoria osobna na to, czy jak na ciężarówki, czy co? No chyba tak. No bo jak, ogólnie, nie wiem, czy jak na jeżeli masz traktor i masz swoje pole, to po swoim polu nie musisz mieć prawa jazdy tak? na traktor. Aha. Popylasz jak leci, nie? Driftujesz, co chcesz. Driftujesz. Czy używamy wiszera w swoich pracach? Ja nigdy. Bo ja nawet gumki chlebowej nie używam. Prawie w ogóle. I wiszera też nie. Aha, chętnie się mogli zapisać. Czyli ty, Michał, nie masz prawa jazdy na traktor. Jezu, ja bym poszła. Naprawdę. Nie wiem, po co by mi to było, ale bym sobie do CV wpisała. Ciekawe, czy są takie oferty. Szukam kierowcy traktora. I się założę, że mało nie zarabiają pewnie. No, Mateusz, weź się zapisz. Musi być jakieś takie... Jezu, ale w ogóle... Bo ja na początku nie chciałam iść na architekturę. Tylko na architekturę krajobrazu właśnie. Tak? Tak, wymyśliłam to sobie w gimnazjum. Ale no bo rodzice mi już kazali wybrać ścieżkę życiową. Ale czytałam w internecie i wszyscy mówili, że to okropne i można pracować tylko w ogrodniczym. W sensie teraz jak na to patrzę, no to co za bzdura w ogóle, jakby... No rowy można kopać zawsze, jak to mówi moja babcia. Ale dlatego... Babcia to jest kopalnia wiedzy, nie? Tak. Nie no, w sensie no jakby przecież można w ogóle, no to tak samo jak z architekturą. Jak trafisz na bogatego klienta, to można takie rzeczy zrobić, że wiesz, jakby tak samo możesz klepać jakąś patotę deweloperkę i to samo można powiedzieć o normalnej architekturze, że też możesz gdzieś tam pracować, nie wiem, w Żabce czy cokolwiek, nie obrażając nikogo, kto pracuje w Żabce. Więc bez sensu takie gadanie o tej architekturze krajobrazu. Kurde, jaki super przedmiot, w sensie, Boże, nie przedmiot. Kierunek. W tych ogrodach to tak mało nie ma zleceń z tych ogrodów. No, no jakby przecież tego jest. Zawsze, jak to, znaczy zawsze. Dwie trzecie uczennice chyba nawet projektują te ogrody, wiesz? Jeżeli ktoś buduje sobie, wiesz, ma kasę i buduje sobie dom, no to dlaczego miałby sobie nie urządzić ogrodu, jakby nie rozumiem. To chyba idzie w parze trochę mimo wszystko. Więc myślę, że to samo. Siedzisz o orsznikach, robisz prawo jazdy na traktor. Operator ciągnika siodłowego to się nazywa. Kurde. No właśnie, a propos ołówków. Mogę wziąć kubusia na egzamin, żeby szybciej i mocniej walor zrobić. I możesz wziąć wszystkie ołówki, które są na świecie. Kubusia. Możesz siateczką przyjść i nawet się dzielić tymi ołówkami. Oni nie sprawdzają waszej ilości, naprawdę. Tam jest pisane ołówek 2B i 4B i tak jakby... No nie sprawdzają tego. Ja bym wziął tyle, ile mi się podoba. Żeby w ogóle ich nie ostrzyć, żeby wszystkie były naostrzone i że po prostu jak coś tam się złamie, to bierzecie kolejny z woreczka i jazda z tym, a nie, że będziecie się ubijać, że... Możecie być dealerami ołówków. To ja nie mogę zrobić normalnego kształtu, kto będzie taki fajny, agresywny i masywny. Bez beki. Ja rysuję kamyczki. Nawet to... Motorówki wychodzą teraz. Ja byłem na aranżacji wnętrz i tego mi nie proponowali, za to jestem na zwykłym kursie na prawko. Powodzenia. Nie wiem, jak teraz wygląda prawo jazdy, czy jest tak ciężko zdać, jak było kiedyś. Ja robię wakacje. Tak? Nie jeździ po Gdyni wakacje. Aha. Nie, mi chodzi o to, że my potrzebujemy ludzi z prawem jazdy do ogarniania się. Nie. Nikt nie chce jeździć. Nikt. Czemu? Bo to Olsztyn. Chojnica i Słupsk. No, jeszcze lepiej. I Tczew. I Malbork. Dobra, dopiero co, jakbym zdała prawo jazdy, ty byś mi dał auto takie duże, żeby jechać w ogóle? To jest normalne auto. Szalony człowiek. Zresztą to mi zjechało z górki i tam tyle jest pocałowane. To teraz to już można ten... Można je teraz dobijać. Moja mama zawsze mówiła, że najlepsze auto to jest auto służbowe i w ogóle super. Tak, jest taka zagadka. Które auto pokonuje 50-centymetrowej wysokości krawężnik? Okej. Okay. Służbowe. ale no, jak i powiedziałam, że właśnie trzeba tak daleko jeździć, to... No,
No nie jest tak, to jest kwestia przyzwyczajenia się, bo nie, na początku na pewno mi się dawało tak jakby do Słupska jeżdżenie przez pierwszy rok. O mój Boże, a teraz jak tam jedę półtorej godziny, godzinę 50 minut maksymalnie, jest łącząc to razem z tymi, z podcastami, miód. Nie no, ja kumam, może kiedyś, słuchaj. Może tak zrobię? Ej. Grill. Oglądałaś już Stranger Things, ten nowy sezon? Nie, ja oglądałam tylko dwa chyba, wiesz? A później już było takie... Tak? Jeszcze no, nie oglądałem. Nie wciągnęło mnie w ogóle. No. Na początku było mega spoko, a później miałam takie... Denerwuje mnie to. Tak? No. Nie wiem, czy to popularna opinia? Chyba nie. Ja też nie gadam z nikim o tym Stranger Things. Nie, ja nie oglądam w ogóle seriali, bo trochę nie mam czasu. Jedyne co oglądałam to Wiedźmin, jak wyszedł. Nie wiem, czy oglądałeś Wiedźmina. Nie, no tak. No, ale byłam... Pierwszy dzień od razu oglądałem. No właśnie, ja obejrzałam wszystko na raz. Ale nie wiem, to jest takie bardzo... Jakby to powiedzieć? Że z jednej strony, jak już coś oglądam, to się tak cieszę, że w ogóle mogę leżeć na kanapie i oglądać. Że mam takie ojzu, jakie super i wszystko, co związane z Wiedźminem, cokolwiek by to nie było, to jest ojzu, ale super. Mhm. Więc nawet jak mi się nie podobał ten serial, to i tak się cieszyłam. Znaczy ten drugi sezon, nie? Aha, bo drugi... No, to tak, bo drugi sezon nie był taki... W pierwszym w ogóle narzekali na narrację, jak to wygląda, jak że to są łączone po prostu trzy różne historie. Ale w drugim to mi się wydaje, że to się w ogóle już nie kleiło. Nie, w sensie pierwszy tak... odcinek, o mój Boże, po prostu siedziałam tak. To było takie super, bo było no praktycznie, no nie, że jeden do jeden, ale mega podobne do tego, co było w książce. I w ogóle tam był ten taki podchłop, co tak łaził po ścianach i tak dalej. I dokładnie tak to sobie wyobrażałam właśnie go, także byłam mega podekscytowana. A później to poszło tak siup. Ale było fajnie. Kocham jakby Henry Cavill jako Wiedźmin. Moja miłość. Właśnie ja na początku byłem też taki, tak Henry Cavill jako nie, ten. Tak pasuje do tej jest roli. Dobry, no. Jakby reszta jest to, reszta to mnie tam nie obchodzi, ale on po prostu jakby trzyma ten serial dla mnie. Ale podobnie chyba było z tym. Nie podobnie z tym, bo to jest innego. Ale z tym animacjami, co wypuszczają na tym, na Netflixie. Ej, te animacje były super. Znaczy ten jeden... Pierwszy sezon był genialny. Chwila, co? Nie, jakie animacje, bo już się zgubiłem. A nie, to jest... Jezu, no, miłość, nie rozmawiamy. Śmierć i roboty. To nie, to ty mówiłeś zresztą tego nie, tego nie oglądałam, tak. Przepraszam. To jest kapitalne. Znaczy, pierwszy sezon był super, bo te kolejne to tak już trochę gorzej. Chociaż w tym trzecim sezonie ta ostatnia animacja była kapitalna. Oj, to trochę widać. No cóż. No bo detalem ratuje ten projekt. Jezu, bo zrobiłam sobie takie grube ołówki, w sensie, wiesz, z takim ściętym grafitem. No. I tak chciałam to rysować i cholera mówię, jakby gdzie się zostawiłam, a je przygotowałam i teraz znowu jest tak cienko. Chciałam zupełnie inaczej rysować. No są takie... Nie podoba mi się. Nie masz, jak ja w zeszłym tygodniu. Nie masz ten jakiegoś innego ołówka z takim grubym tym? No jest mi smutno, przygotowałam się specjalnie na ten. Mam to. Ja nie mam to.
Ja się boję, nie wiem, co działa. To wygląda... No jest grubaśny. O Jezu. Ale nie, bo jest taki... Czy bo jest 2B chyba, wiesz? Nie, bo... Tak mi się wydaje. Nie, jak się tego używa? A, już poprałam to teraz. A może to? Wiesz, jak pani od fizyki w gimnazjum, bo... Czemu? Moja pani od fizyki w gimnazjum miała takie coś na kredę. Wiesz, przy tablicy, nie? Takie jakby opakowanie. Mhm. Jestem jak... Boże, ale to jest śmieszne. No, do testów zamówiłem, jak zamawiałem ich więcej z tego. Fajne. No i teraz grubo idzie, tak. Mówię, zawsze chciałam robić takie, wiesz, takie wrażeniowe, że to takie bazgroły i tak dalej, a zawsze wychodzą mi takie ciuciu-ruciu, kiereczek, ciuciu, takie prace. Ja chyba nie dodałbym żadnych kółeczek. Gdzieś tam je z boku zrobię, ale to tak sobie pominę chyba. Bo te kółeczka znowu spowoduje, że to będzie jak traktor. Chociaż może takie małe dorobić, nie wiem, zobaczę, no wiem, potem sobie to zniszczę. Ula, wracaj do domu robić whisky. Klaudia Chorobińska. Klaudia mnie prześladuje. Pozdrawiam cię, Klaudio. Dobra, robimy jakby... głosowanie na żyrafę. Boże, co za dzień. Klaudia, wiska jest puszczona. Zostaw mnie w spokoju. Boże, co za baba. Kinga się pyta, czy mamy swoje ulubione ołówki. Nie, ja rysuję wszystkim, jak leci. To są moje ulubione ołówki. Kochinory żółte. No serio, jakby zawsze jak jakiś uczeń, znaczy no przynajmniej których spotkałam, moich, jak ma jakiś inny ołówek, to wywołuje to duże problemy. Bo niby jest 2B i coś tam, jakby one są zupełnie inne. Jakby każda firma 2B, a 2B, jakby jedno 2B, a u drugiego to wygląda jak 8B. Nie wiem, ale ja na przykład teraz mam 2B i z tego jest dość spoko głębia jest wyciągana. A jak masz 4B, to też możesz tego spoko głębiej wyciągnąć. To jest kwestia chyba tego, jak po prostu jak mocno się ogarniasz. Ołówek też moim zdaniem. Bo 8B to też można delikatnie rysować. Nie, to także ja tam nie mam jakichś większych problemów z tym, z czego korzystam. No, ale często mówię, jakby uczniowie po prostu jak jeszcze trochę nie ogarniają, to mają inne i zazwyczaj tak bardzo smolą jakby pracę i jakoś dziwnie się te ołówki zachowują. To się rozchodzi, nie schodzi. Powinni nas sponsorować. Co, z ołówkami? Tyle ołówków już od nich kupiłem. No, jak zamówiłem, to po 500-600 sztuk. No właśnie. Ja pisałem, ale oni chyba tam, ktoś mi pisali, że od 10 tysięcy sztuk mogą robić jakieś rabaciki. Rabaciki, 2 złote na 4000 sztuk. A ołówek z Unikuru z samoczyszczącym się grafitem? Co to jest? Boże, co wy mówicie w ogóle? Same nowości, aż se muszę to wygooglować. Co to jest samoczyszczący grafit? Grafit się wróci? Ja nie rozumiem. Unikur. Samoczyszczący grafit. Ja to nic nie mam takiego. Ale ładne drzewko mi wyszło tym ołówkiem. Ej, ma to już te taki. To daj sobie. Samooszczący, samoczyszczący. Boże, ja nie potrafię czytać. Wybacz. Samooszczący grafit ołówek. What? Oka. Okay. Kurutoga. Tak, to jest kurutoga? Nie. Tak, jest jakiś samoszczący, ale... No to wygląda na po prostu normalny ołówek automatyczny. Ja sobie potem je ogarnę. Dość ciekawe.
ale grubo. Jezu, jestem fanką tego. Się pytałem, to nikt nie chciał mi rysować, jak pożyczałem je na zajęciach, żeby testowali sobie. No, że za grube, że coś tam, bla bla. Ja chcę zmienić swój styl rysowania. Jak twoje traktory? Nie mam traktora, chociaż wychodzi taki powoli latający traktor. O, coraz lepiej. No. Próbuję go rozkminić, żebym miał ręce i nogi trochę, ale mówię, wychodzi mi jakoś tak. Tak kurde, tak sensownego coś takiego z głowy zrobić jakiś pojazd, to jest cholernie ciężko. Jest pełno rozkmin. Ja nie wiem, że ludzie korzystają z tych, z refek. No to... Nie wiem, szczerze, czy bym... Jakby maszyny to nie jest moja mocna strona. W sensie ciężko by mi było coś takiego wymyślić. To jest jakieś takie, takie kurde... Za proste to jest, zrobię sobie tak. Złamiemy to. Tak, zbiedzie tam faktycznie. Nagle jak do siebie, kurde. Z tyłu mi brakuje czegoś. To jakoś tak. Nie wiem, czy tak godzina jest różnicy. Ale co? Po 19 osób jest non-stop. Nie było w zeszłym tygodniu. To pewnie dlatego, że wszystkich wypierdzieliłam. Że nie oglądali? No, nie, no raczej nie, pewnie ich nie ma. Wolałbym ołówek samorysujący. Ej, z ciekawości, kto z maratonu to ogląda teraz? Przyznać się. Ja w ogóle też pytałem, czy oni oglądali w ogóle te egzaminy z tego, z wnętrz, nie? Bo się pytali o te egzaminy takie, kto to oglądał? Jakby... Mało. Ja was przepraszam. No ale jakby to jest do odtworzenia, nie trzeba tego oglądać na żywo, bo kumam, nie wiem, komuś nie pasuje, coś tam. Jak denerwuje nasze gadanie, to nawet se może na przyspieszeniu i to przewinąć, ale jakby jak ja bym zdawała na egzamin, no to chyba bym się chciała jak najwięcej dowiedzieć, nie? Więc jakby bardzo mnie to dziwi, że mają podane na tacy, a po prostu dużo osób z tego nie korzysta. No nie rozumiem tego. To pewnie dlatego, że znowu ja jestem nadgorliwa, ale no trochę nie kłam tego. Dobra, bo zrobiłam drzewa, a nie mam kaplicy. Nie, to jest coś dziwnego, wycinam. Myślicie, że frekwencja na egzaminie diametralnie się nie zmieni, mimo że Wrocław ma egzamin dokładnie w tym samym czasie? No pewnie, że się zmieni. No, tylko nie wiem na kogo korzyść. Raczej przynajmniej u nas na korzyść... Boże, co ja mówię? Chodzi o to, że jeżeli tutaj są u nas osoby, nasi uczniowie, to oni raczej zdają na PG niż na Wrocław. Tak, ale w zeszłym roku jak jechali do Wrocławia, to było po 5-6 osób od nas. No. Coś koło tego. Ale jak przyjeżdżali tutaj, to w zeszłym roku powiem ci, że jak robiłem, bo ja zawsze biegam pomiędzy tym, jak oni wchodzą do egzaminy, czy na dziedzińce, to się pytam, z jakiej szkoły rysunku są, z jakiego miasta są. I z Wrocławia było sporo osób. Tak? A to jestem ciekawa, czy pójdą tu, czy... Tak z 10%, ja zawsze około 100 osób przepytuję, to tam 10 było z Wrocka. Okej. To teraz nie przyjadą. No, raczej nie. Oni raczej nie, no bo jak tam się uczą, to... To jakby te kilkadziesiąt osób może odpaść.
tym momencie. No, ale teraz ogólnie sporo osób, znaczy sporo, parę osób na magisterkę przyjechało na przykład z Wrocławia tutaj do nas. No. Aga Kowalik. Co ty gadasz? No, Aga jest tutaj w Gdańsku. I ty jeszcze na kawie nie byłaś u nas? Ona właśnie tak się pytała, ej, ja mogę przyjść tutaj na zajęcie porysować? No kurde, ja czekam na nią, proszę, to przekaż. Dobra, przekażę. No i niesamowite jest dla mnie to, jaka różnica jest na przykład w nauczaniu, w sensie chodzi mi na przykład o dyplom. U nas dyplom to, wiesz, rok robiliśmy, dwa semestry tak właściwie, i to takie wielkie oddanie i tak dalej, tyle plansz. A oni robili konkurs, nie wiem czy każdy inny w końcu czy coś tam, ale po prostu konkurs. No i jakby zakres tego był o wiele mniejszy, nie? Aha. Więc nie wiem, no jakby myślałabym, że to jest takie bardziej zunifikowane, w sensie no dyplom to dyplom, a na różnych uczelniach się okazuje, że zupełnie inaczej to wygląda, bo oni to robili co, 3 miesiące? Coś takiego? Czy na egzaminie online mogą dać konstrukcję dachów? W Gdańsku? Co ty? Już chyba z 15 lat tego nie było, jak i jeszcze i więcej. W Warszawie Jezu, to chyba się zdarzało raz czy dwa razy. I Warszawa ma jedno zadanie z dachów u siebie, tak jakby niby, że to jest z egzaminu. Albo zadanie do egzaminów. Ale to Warszawka. Nigdzie indziej nie słyszałem o dachach, żeby je dawali. Bo normalnie to jest materiał ze studiów. Niestety. Cześć Marcinie, fajnie, że jesteś. No mechanicznie, ale traktory wychodzą. Ja sobie dziobię i tak w sumie nakładam jakieś takie płyty na to. I to dalej nie ma rąk i nóg. Że ja nie chcę tej kapliczki już robić, bo mi się te drzewa spodobały, ja chcę obok robić. To zrób las. No robię, tylko muszę te kamyki dokończyć. Nie wiem, bo mi się nie podoba. Miała być taka kamienna. Ja muszę zmienić ołówek na tę kapliczkę. Brakuje czegoś tam dolnych na ręce. Dobra, trawka. Nie wiem, co miałoby to być, ale dobra. A właśnie, Klaudia mi mówiła, żebym na tym stronie rysowała tę PKM-kę. Zobaczyłam ją jeszcze raz, będę spał. No a co chodzi z tą PKM-ką? Jezus. Chodzi o to, że to jest projekt semestralny. W sensie, no chyba tutaj mówiłam, że to jest konkurs. Taki rzeczywisty, w sensie, że PKM się rozbudowuje. Bardzo prawdopodobne to jest na południe. Te wszystkie Orunie, Łostowice, tak, Świętokrzyska, tak, bla, bla, bla. Tak. No, bo Unia daje pieniążki. Zrobili sobie konkurs. W sensie, wydaje mi się, nie jestem teraz pewna, ale wydaje mi się, że też był taki konkurs, jakby jak powstawała no, pierwsza PKM-ka. Konkurs na te wiaty, ta wstążka. To się okazało, że to miało wstążkę przypominać, nawet nie wiedziałam. Która jakby istnieje obecnie. No i jest taki konkurs i mi się wydaje, że oni jakby w głowie mają to, że my im pokażemy, jak ma przystanek wyglądać. W sensie, no bo konkurs teoretycznie był na przystanek. A my to zmieniamy całe dzielnice na zajęcia. I właśnie robię z Klaudią na Oruni.
My to tam w ogóle trakt świętego Wojciecha, podziemie, nie, tu ludzi wpuszczamy, coś tam. Jak oni to zobaczą, oni chyba z krasła spadną. Bo chcieli jakiś, wiesz, daszeczek sobie, a dostaną jakąś orunię, kurde, trakt świętego Wojciecha podziemią. Także... A ile będzie zgłoszeń? Dużo? Ja w końcu nie wiem, bo mi się wydaje, że tylko to jest taki konkurs dla PG. No. Mogę kłamać. Ale wydaje mi się, że tylko dla nas, więc ktoś z nas jakby wygra, stety czy niestety, bo ten konkurs to się dalej ciągnie. I ja nie kłam, co oni tam dalej chcą robić, bo jakieś to jest międzyuczelniane i coś z Gumedem, w ogóle nie wiem, co ma Gumed do architektury, ale coś tam dalej będzie się robić, także no. Magda, ja wiem, że to jest z pierwszego tygodnia, bo ja wtedy byłem. Ja się pytam o resztę, żeby się ten ujawnili w komentarzach. Nie ten ma buldożer ich. Na gąsienicach wygląda całkiem przypomina buldożer. Traktor taki trochę futurystyczny, tylko że to nie miały być traktora, nie buldożer. Właśnie o to chodzi, że to nie miało być to. Ale jest, futurystyczny traktor. Tak, zresztą to jest freestyle, także ja nie wiem, co mi z tego wyjdzie. Narysuj futurystyczną kurę. Też widzę, że coś innego wychodzi w ogóle, nie? Dobra, co ja tu chcę? Ja tu chcę krzaczory. W ogóle piwo nowe nastawiłem. No. I się stresuję, że mi skwaśnieje. A będzie na grilla? Tak, tylko właśnie, bo ja powiedziałem, kiedy my będziemy mieli naszego grilla. I zapomniałem, że mój syn ma urodziny wtedy. Ten najmłodszy. I muszę zmienić termin. Ale nie 25. Nie. W lipcu mi się wydaje, że zrobimy, wiesz? No to może dobrze, bo bym miała imprezę po imprezie. Jakoś tak mniej więcej w lipcu mi się wydaje. Muszę z żoną uzgodnić. No, może zacznę walorować to w końcu. Trochę. Tak mi się wydaje. Tak detale dla nie mam jeszcze. Kurde, ja się tak nie bawiłem, żeby tak na luzaku suprasować coś tam błędnie, co? Ja jestem zakochana w tym ołówku. Przygotuj się na nowy styl. Właśnie, co do samej filmy ołówka, to on nie zmienia za bardzo stylu rysowania, ale jak sobie weźmiesz gruby ołówek taki, no to nim można tam szastać. Te głupie mikrofony. Dobra, ja tu dalej coś chcę.
Boże, ja to bym sobie w taki plener pojechała. Właśnie dzisiaj dostałem ofertę współpracy. Nie wiem, na jakiej w zasadzie to ma polegać współpraca tutaj, ale... gdzieś tam zborów tucholskich, że jakiś domek ma, jestem na 15-16 osób, mhm. że można sobie go tam wynająć, podnająć i zrobić sobie obóz jakiś. Ale że co? No rysunkowy. No obóz. Ale że na czym ta współpraca ma polegać? No właśnie, że mam sobie wziąć i wynająć to wszystko dla ludzi. W sensie, tak jakby dla mnie współpraca polega na tym, że jednak chyba jakieś tam jest korzyści i dla nich, i dla mnie. No, no właśnie. Na jakiejś tam podstawie, a to jest po prostu zwyczajna oferta, nie współpracy, tylko po prostu na najmu. I no, że wynajmij nas, że tak powiem. I ten... Bo nie, bo na przyszły rok to ja wam mówiłem, żeby dokombinował już coś, nie? Że jednak pojechać i coś sobie... Nie chcę ziemniaki z ogniska. Ja były na grillu, nikt ich nie jadł. Ale mi nie było na tym grillu. Nie było ci na nim. Nigdy nie byłam na grillu, wiesz? Ło, czemu? No bo zawsze miałam jakiś egzamin albo coś. No ile byśmy mieli grilli? No wiem, ja ale... leżaki na grilla specjalnie. Bo one są zawsze w takim durnym czasie i nie, teraz... Nie, co? Ja się skapnęłam, że teraz w niedzielę jest i znowu normalnie, no to słabo bym nie poszła, bo jakby nie śpię i się nie wyrabiam, ale no... no zabierz teraz w niedzielę? No chcę być, bo mnie właśnie nigdy nie było, no. Dlatego postaram się być. Przysiadaj. Co? A bez Krzysia to nie mogę? No możesz, no. Nie wiem, co tam robi. Teraz mogę jechać do firmy. Ga! Się zaczyna. Takie Boże, człowiek korporacji. Ale jak będziecie jechać do spa, to mnie weź. No, ja ostatnio rozmawiałem ze swoim kuzynem, bo się widziałem i się pytałem, bo mówi, że mieli imprezę filmową. Ja, o, impreza filmowa, to jak wyglądała? No, szef nam wykupił 3 dni w hotelu, żeśmy się wszyscy razem siedzieli i balowali 3 dni. Z basenem, tam z jakieś tam rzeczy, tam wszystko było takie... What? Ale fajna impreza filmowa, ale tak, kurde... Czyli branża IT, nie? To może też tam inne są budżety na te imprezy filmowe. Nie, mój tata... właśnie jechał na imprezę do gdzieś tam pod Krakowem, już bardziej góry i właśnie też jakiś hotel spa. No kurde. Weź zrób naprawdę mniejką panu kresę. Ja wiem, ale nie zmieniasz się kilkadziesiąt tysięcy złotych na coś takiego imprezę. W sensie... Wiesz, chciałbym, nie? Ale to nie... Jeszcze nie ten level. Nie ten budżet firmy zwyczajnie. Czuję się wolny. Miałbym jedno pytanie poza tematem, jeśli można, zawsze. Myślisz, że człowiek, który wcześniej raczej nie rysował nawet hobbystycznie, że coś mu odwaliło i zaczął bazgrać, to dobrze by bazgrał i dalej sobie przez pewien czas. Czy raczej niech od razu idzie, a? Czekaj, przez pewien czas, czy od razu na kurs do was? Wiesz co? Nie wiem, bo są dwie strony, nie? To zależy. bo z jednej strony, jeżeli chcesz to robić bardziej na poważnie, to ten kurs ci trochę więcej da, bo ci nakreśli, jak powinno się rysować i jak to trochę przyspieszyć. Ale jeżeli ty chcesz rysować hobbystycznie, no to my ci to obrzydzimy. Tak totalnie, bo jeżeli ktoś sobie rysuje tylko i wyłącznie dla siebie i nie ma z tym planów zawodowych jako takich, to on nie ma takiego wewnętrznego parcia na to, że rzeczywiście trzeba lepiej rysować i przy pierwszym lepszym opierdolu za rysunek zwyczajnie po prostu się nie podda, a jeżeli ktoś to hobbystycznie robi, to dlatego hobbyści nie będą mieli ze mną zajęć. Ogółem, nie? Zdajesz, jaki masz cel, serio. I w ogóle jaki jesteś, może tak, bo jeżeli nie robi ci to, no to spoko, ja zapraszam. W wakacje w ogóle będziemy mieli takie tematyczne kursy, że codziennie będzie inna tematyka. Tam będzie Blender, będzie SketchUp,
będzie rysunek, będzie malarstwo, będą soboty z winem, będą akty, będzie anatomia, pewne różne rzeczy będzie. Będzie można się zapisać na pojedyncze warsztaty i nawet zobaczyć, jak to z nami wygląda i też potestować wszystkich nauczycieli, bo każdy z nas trochę inaczej prowadzi zajęcia, ma inny sposób bycia, co jest w sumie zajebiste. O Jezu, powiedziałem to sobie. Pozdrawiam rodziców. No i byś mógł zobaczyć, jak to wygląda, nie? Ja czekam na soboty z winem. Ty je będziesz prowadził? Nie, co ty, ja bym z rodziną siedział. Już to dziwnie zabrzmiało, ale tak jakby wakacje nadrabiam czas, gdzie przez cały rok mnie w ogóle w domu nie ma, nie? Okej. Jeszcze muszę trochę odpocząć. Nie, żebym się wypalał, bo to nie to chodzi, tylko po prostu chcę się innymi rzeczami zająć. I tak będę szkicowniki robił. Tak będziesz robił ten, serię? Słucham? Będziesz serię robił nową? Nie, ale... czyli serię, w sensie muszę stan magazynowy zrobić, nie? No. Bo poszło z... ja nie liczyłem, ale tak z 200-300 szkicowników poszło tak? W tym roku, no. No to spoko. Ty fajny masz ten kościółek, masz kamyczki na tym nawet. No, ale tam kościół, te drzewa mi się tak podobają. Jezu, nigdy tak nie rysowałam, to jest coś wspaniałego. To było to, czego potrzebowałam. Ten ołówek. Zawsze jak rysuję takie rzeczy, to potem brakuje takiego ilości detalu. Czy nie wiem, czy za dużo go jest, czy jest go za mało. Nie mam pojęcia, jak to wypełnić, czy więcej płyt porobić. Zresztą mam taki dylemat. Zbieraj literki. Ej, w ogóle gdzie jest idol? Nie ma dzisiaj, bo dzisiaj był ze mną cały dzień. Trochę go ludzie wymęczyli. Już i tłumacz. Go do domu odstawiłem. Też nie, bo ty w domu byłeś. Tak. Nie, trzeba to wzmacniać, trzeba tego nie wzmacniać. To jest 2B, tak? Mhm. Czyli wydaje mi się, że to jest 2B. To też? Tak. Że to może 4B? Nie, 2B. 2B, 2B. No 2, bo właśnie... potrzebuję mocy większej. No, ale dzisiaj właśnie jak szłam rano na uczelnię, to widziałam dzieci idące do edukreski z tubami, ja takie Hot Week się zaczyna, fajnie. Powinien stać przy drzwiach i dzwoneczkiem nawalać. Zapraszam. Nie no, ale to jest fajne właśnie. Nawet później spotykanie uczniów na uczelni, to takie że coś się w życiu dobrze zrobi. Ej, sorry, bo pomijam te wszystkie te czekaj. U mnie chyba to powód będzie stosunkowo nietypowy. Ogólnie jaram się fotografią, skończyłem jakiś kierunek z tym związany i niby spoko, ale uważam, że za mało widzę, planując kadry. Głównie chodzi mi tu o krajobraz. No i myślałem sobie, że poznając rysunek, lepiej zrozumiem zabawę perspektywą, będę miał coś dodatkowego do bawienia się fotkami.
Narysować co chwilę na zdjęciu. Wiesz co, ja robiłem zdjęcia i powiem ci szczerze, że rozkminianie kompozycji pod kątem rysunku i malarstwa i potem przerzucenie tego na fotografię zawsze ci daje trochę inną stylówę i to jest mega spoko. Bo fotograf, jeżeli nie maluje i nie rysuje, to na pewno nie będzie myślał o kompozycji w ten sam sposób, co osoba, która właśnie to robi. Także mega spoko podejście, bo mówię, mi to pomagało przy kadrowaniu, ale rysunek jest długi strasznie, nie? I malarstwo. Żeby wejść tak konkretnie w kompozycję, to trzeba dość sporo rysować i dość sporo jej rozkminiać, żeby to potem jakoś tu wyszło. Czy mam jakiś program do modelowania i do wizek, który uważamy za najlepszy? Albo który używamy? Czy wszystko BIM, czy Revit na przykład, czy może Rhino? Ja nie modeluję, nie renderuję. Rozumiem, że korzystałem ze SketchUpa i z V-Ray'a ostatnio na tej 30-dniowej darmowej wersji. I jak to jest fajne i przyjemne. Za moich czasów, jak ja byłem na architekturze, to nie było tego. A co ty robiłeś? No, modelowałem sobie ten wnętrze naszego domku. Jak dostałem model, sobie to wyrenderowałem, żeby zobaczyć taki bardziej efekt finalny. To się nie tyle co dla mnie, ale dla rodziny. I kurde, jak klikasz raz, dwa, on ci wypluwa tam, nie wiem, 65 pomysłów na twoje światło w twoim wnętrzu, akceptujesz, które chcesz, ci wypluwa cały rysunek, taki fajne, taki. Masz od razu, nie rozkminiasz tego wszystkiego i ci się sporo pozmieniało, bo gadam jak dinozaur trochę, ale... Cóż, ja z PKM.com tak nie odczuwam tego. No, w sensie, no, ja mogę powiedzieć tak. Korzystam ze SketchUpa i korzystam z V-Ray'a. To jest udana współpraca. W sensie ogólnie ja nienawidzę SketchUpa, w sensie... Czemu? Nie wiem, czy to mój komputer, czy to, że nie mam wersji Pro i nie jestem ciekawa, od czego to zależy, bo po prostu, wiesz, robię te wiski, no i trochę muszę włożyć w ten model, jakby one i tak nie są jakieś super świetne, no bo po prostu nie są. Jakby tego SketchUpa mi wywala co 5 minut. Tak? No, sekunda jest błąd. Praca z nim jest po prostu absolutnie przetragiczna. No ale jakby tego się wszędzie używa. Rhino jest mega spoko, w sensie to jest jakby parametryczne bardziej. Jak ktoś umie, no to w ogóle zazdroszczę. No ja oczywiście nie potrafię. Ale jest mega fajne i uważam, że bardzo przydatne. BIM jest obowiązkowe. Teraz w ogóle nawet chyba wchodzi taki przepis, że jeżeli biuro projektuje budynki użyteczności publicznej, tak mi się wydaje, że musi to już być w technologii BIM, dlatego nawet jeżeli niektóre biura jakby oszczędzały i tego nie robiły, typu robiły to w CAD-zie, to teraz już muszą wprowadzić te technologie BIM. Także czy jakby Revit czy Archicad, to jakby jedno i to samo jest, w sensie no inaczej się obsługuje, ale i to jest BIM. Także któreś z nich, najlepiej to dwa, potrafić obsługiwać, bo no to jest taki must, że tak powiem. No Revit wydaje mi się, że jest bardziej, no raczej na pewno, chociaż to zależy w jakim kraju, jest bardziej popularny. Tutaj też jakby są biura, które w Archicadzie projektują. Ja z tego co robiłam aż dyplom, to robiłam go w Archicadzie, nie wiem, Revit mnie irytuje, w sensie jest taki bardzo nieintuicyjny. To wszystko jest schowane w nim jakby, a Archicad to jest taki tu postaw ściany, wybierasz sobie jaka ściana i tak dalej, jakby taki o wiele bardziej przyjazny, przynajmniej dla mnie. Także to są moje opinie. No, ale to zależy jakby co się chce robić w życiu, czy bardziej iść sobie w wiski, czy bardziej też we wnętrza, bo, czy nie wiem, tak ogólnie mi się wydaje, że jak ktoś robi wnętrza, to te... To w ogóle wizyk nie robi. Co? Nie, Mateusz, to twoje doświadczenie jest, to tak się nie dzieje wcale. Jakby... Ludzie idą na kursy 3DS Maxa i tam on jest raczej łączony z koroną, no i ogólnie super, mega, świetnie, zazdroszczę, też bym chciała potrafić takie wizki robić, ale trochę mi jest to niepotrzebne, w sensie właśnie jeżeli pójdę w końcu pracować do biura, to
Oni zazwyczaj zlecają komuś te listy, bo przecież ja nie zrobię jakiś super, a wręcz no nie super. Także po prostu są firmy, które się tym zajmują i tyle. I one zrobią to 10 razy lepiej, jak nie 20 niż ja. Także no, zależy kto w co chce iść. Jezu, jakie długie pytania, mój Boże, spowolnijcie. Jak już padnę w rutynę z rysunkiem, to myślę, że chętnie będę poświęcał temu swój czas, ale póki co rysunek mnie wkurza i nie wiem, czy to dlatego. Znaczy, w sensie, nie zrozumie źle, wszystko, co na mnie wychodzi, nas wkurza i ja mam dokładnie tak samo, także kwestia przezwyciężenia tego trochę. Cześć, Kamilu! Właśnie się zastanawiam, gdzie ty jesteś. A, bo myśmy godziny zmienili. Sorry. Co Marek, ogólnie sporo się osób tak odbija od rysunku, bo im coś nie wychodzi, albo ten. I z jednej strony nauczyciel pomaga, z drugiej strony w internecie też jest tego pełno. I ja traktuję naszą rolę w ogóle w szkole rysunku bardziej jako osoby, które piłują ludzi, żeby robili to, tamto, siamto. Pomagali im niektóre rzeczy zobaczyć szybciej, ale da się to zrobić samemu w domu, nie? Tak, serio. Nie ma czegoś, mi tu brakuje znowu. Kamil, fajne rysunki dziś robicie, a ja dopiero z Biedronki wracam. No właśnie, bo dzisiaj mniej gadamy, tylko więcej rysujemy i to jest trochę inaczej tym razem. Mam nadzieję, że zakupy w Biedronce się udały. Kurde, też bym poszła. Miliony nie zostawione tam. Biedronce mają o wiele fajniejsze wege rzeczy niż w Lidlu. Co ty gadasz? Lidl mnie irytuje. W sensie ja nienawidzę Biedronek, bo 99% to jest syf i w ogóle tragedia. I jakby jak mam tam iść, to już jestem cała nerwowa. Ale mają o wiele fajniejsze wege rzeczy i więcej ich niż Lidl. Także Lidl jest do tyłu i mnie irytuje. I to masz szurasz tym ołówkiem. No, fajnie jest. Serio, bawię się super. To chyba zostawię białe, zbyt ciemne. Rykatkę ci wyginę. Ja chyba najbardziej lubię ołówek 2B. No, ja też. Po prostu trzech stron. Kurde, ja to w ogóle nie wiem. Poczułam klimat jakichś takich starych budynków i bardzo bym w ogóle chciała sobie pochodzić na przykład we Brzeszczu czy w Sopocie.
gdziekolwiek i zrobić sobie taką serię w szkicowniku, tych pięknych starych kamienic. Zrób! I zrobimy z tego taki przewodnik. Ja myślałem o tym parę lat temu, że zrobić takie fajniejsze budynki właśnie z tym miasta wypisywać. I zrobić taki przewodnik, gdzie możecie zobaczyć fajną architekturę, ale kurde, to jest tyle roboty, że w końcu tego nie zrobiłem. Okej. Roboty na wakacje. Ej, serio? No to się ja też serio. Gdzieś zapłacę za to. No, świetnie. No. No, wakacje zrób. I tak się dostaje zlecenie. Ja nie mogę. Czat. To jest. Gwiezdny spychacz, weź mnie zajmuj. Ej, jaka fajna nazwa. Ula, czy ty jesteś wege? Tak. Tak, Ula jest wege. Ja zawsze zapominam o tym. Tak, i motor. Jak zamawiam coś do pracowni do jedzenia czasami na obiad, to taki zawsze z mięsem i Ula. A ja? Albo na grilla. Będą wege kiełbaski na grillu? Tak, będą. Tylko teraz okrajam takie całe menu, że nie będzie takiej świzdu gwizdu tam na tym grillu. Nie, no bo jak będzie dużo osób, to ja tam nie mam zamiaru przy grillu siedzieć 4 tak. godzin. I tu czegoś brakuje. Tu. Tu, jakiegoś detalu. Jezu. To jest najmilszy dźwięk po prostu, jak prowadzisz zajęcia i ludzie tak szurają ołówkami. Mówiąc tempo. Na maratonie w zeszłym tygodniu. Słyszycie ten ołówek? Jak Olaf rysował. Tak macie rysować, bo on tak nawalał, że po prostu wszystko ucichło, nawet muzyki nie było słychać, tylko ołówek Olafa. No kurde. Ale tam było 55 minut na ten. Siostra Ula! Nie wiem, o co chodzi, ale... Co? Czyli kamień też jesteś wege, rozumiem. Brakuje pomysłu na detal tu jakiś. Niby z góry wygląda tak miarę, ale. Mogłabym jeszcze to drzewo zrobić. Trochę małe. A teraz już za późno. Masz takie rozkminy, jak rysujesz, takie robię, tak ej, mogę zrobić to inaczej. Takie czemu? Takie, a zrobię potem lepiej, nie? No i gówno, nie wracam do tego samego tematu później. No powiem ci, że większość takich jakby wniosków, te, które sobie jak rysuję, to pamiętam później. I staram się nie popełniać 2 czy 3 razy tego samego błędu. Albo inaczej, nie, tych głupich pomysłów 2 razy 3 razy. Rur wydechowych na masę brakuje. No ale tutaj jest grill, tu. Nie wiem, czy tu rury wydechowe z tyłu powinny być jakieś takie. Pewno kłęby dymu, albo płomienie. Okay. Dajcie kurę, rysuję. Weźmy sobie kartkę z tego. Dawaj kurę. Z aksonometrią. Ej, patrzcie ci, co mają ten maraton jutro, będziecie mieć te zdania z aksonometrii. Tu macie odpowiedzi i tak pewnie tego nie oglądacie. Ale taki mały easter egg dla was. Za kar, że nie oglądacie. Niech się męczą jutro. Dobra, jedziemy z kurą.
W ogóle nie mogę z tego głębia, co mi wpadł na tym. Z ten jak wracałem. O co chodzi w ogóle, ale to no ty jedziesz jak... i nagle no takie... jechałem sobie tą ekspresówką, no. Nie? No i normalnie jak widzisz, że ptak sobie siedzi na ulicy, a tam często siedzą na ulicy, no. To jak podjeżdżasz do niego, tak no jesteś do niego tak dość blisko, to on sobie odfruwa. No i też mi się odfrunął. Tylko tak odfrunął, że chyba sobie nie ogarnął tego, że jadę trochę szybciej i mi w szybę. I taki tylko pył poszedł, taki dymek i miałem trochę szybkę brudną i nie wiem, co tam się z nim stało dalej. Pierwszy raz mi się tak... Kiedyś, ja w pierwszym roku jak miałem prawo jazdy, to mi sarenka wyskoczyła z krzaka i tak puf. No i poszła. I razem mi z samochodem. Nie, że może nie rzucałem, tylko przed mi poszedł. A i teraz nie miałem tak długo. Gołębia nie, sorry, szkoda, zające ale... raz potrąciłem. Jak one szybkie biegają w ogóle. No. Nawet nie wiedziałem, gdzie bym poleciał. A wiesz, jakie jeże są szybkie? Jeże? No. No, także gołębia potrąciłem. Zawsze mi jest tak szkoda tych jeżyków. One są takie biedne, leżą takie rozjechane. Jeże są w ogóle super, jakby Boże, one tak głośno tu ptają. Tak? No naprawdę, nie widziałeś nigdy tak jeża w nocy, że tak przychodziło obok ciebie? Znaczy mam jednego na działce. Jakby to jest coś niesamowitego. Patrzysz sobie, a on, ty nawet nie widzisz jak on nogami rusza, on po prostu tak... tak sunie. No, kurde, ja coś tu muszę sobie wymyślić z tym detalem, bo mnie irytuje to, że tego nie ma. Oj, potrzebuję takiego grubego 4B. Ten jest za lekki. Nie wiem, jakby sobie tak to zrobię. W tym tygodniu, tak? Widziałem, że zmarła Lidia Kostakowska, jedna z moich ulubionych autorek sci-fi, czyli fantastyki, sorry, nie science fiction, fantastyki. A co napisała? Nie pamiętam tytułu teraz książek, bo jak czytałem tylko pełno, to pamiętam po prostu ten, że ją czytałem i jej książki mi najbardziej pasowały. Ja wiem, że to jest takie by trochę nie ten, ale jej i Piekary mi też nie pasowały książki. I nie wiem, co się stało. Fabryka słów, ten... W ogóle swoją drogą, wiecie czemu zacząłem rysować? Bo zacząłem czytać fantastykę i dostałem pierwszą książkę od mojej kuzynki Dzień Wskrzeszenia, coś takiego, z Fabryki Słów. I była kapitalna ilustracja. W środku rysunki ołówkowe. Jakie metardyczne, też chcę, nie? Bo rysowałem już trochę wcześniej sobie tak for fun, jak każdy inny dzieciak. I takie, o mój Boże, chcę robić okładki do tego. I całe kieszonkowe przez całe praktycznie liceum przewalałem na te... na te książki i tylko z Fabryki Słów i tylko brałem specjalnie te dla ilustracji, po ilustracji kupowałem swoją drogą książki i po rysunkach w środku, a potem dopiero czytałem. Ale z fantasy no dość często mają takie, nie? Rysowane jakby. Fabryka Słów jest spoko. Ja ten teraz kończę, w sensie nie czytam, bo nie mam czasu, ale słucham audiobooki. I teraz skończę. Oksana mi poleciła. No. Czekaj, jak to się nazywa? Pan Lodowego Ogrodu. Teraz, jeżeli się nie mylę, jak czytałem, to jest mąż Lilii Kostakowskiej, albo ona edytowała tą książkę i bez niej ona nie powstała w ogóle. Takie what the fuck. Okej. Bardzo fajne, bardzo fajne. Ale wcześniej jeszcze, no bo to już jakby jest zakończona seria, a wcześniej słuchałam jeszcze taka, która cały czas powstaje, jak się okazało, i niestety muszę czekać na kolejną część i umieram. Virion.
O mój Boże. Virion? Virion. Boże, co za genialna seria, to jest po prostu, nie pamiętam autora. Polecił to Krzyśkowi tam znajomy z pracy. Jestem mu bardzo wdzięczna, że to zrobił. Świetna sprawa. To się dzieje... gdzie to się dzieje? To się dzieje w starożytności, bym powiedziała. I no, część jest taka, że się faktycznie zgadza, część jest taka, że... no, takie inne elementy fantastyki są wprowadzone. W sensie, ci ludzie wierzą... No, niby są ci bogowie, ale to jest takie, no, że wierzymy, modlimy się, coś tam, ale to tyle, nie? Więc to jakby nie jest o bogach, tylko ogólnie właśnie o tym Virionie. I to się tak wolno rozkręcało. Pierwsza część, to ja miałam takie, o mój Boże, co za nuda w ogóle, jakby ten Virion to jest jakiś frajer, ja nie mogę, oni mają być te wszystkie części. I tak ten charakter się rozwija, ewoluuje, że ja po prostu nie mogłam tego przestać słuchać. Genialny. Ja pamiętam, jak mi kiedyś na obozie snowboardowym pożyczył kolega książkę Amerykańscy Bogowie. Mhm. O mój Neila Gaimana. Neil Gaiman? Gaiman? Nie wiem, jak to. Jakoś tak chyba. Jezu, jaka super! A potem go na serial. O mój Boże! Nie. I tam w ogóle jest fajne, bo tak książka opisuje walkę bogów nowoczesnych ze starożytnymi. O. I masz tam Thora, masz Odyna i masz boga internetu. Ponduj czegoś tam innego. Mega fajne. Rzeczywiście się, z jednej strony, nie wiem, czy ktoś to ostatnio czytał, ale ja to czytałem 12 lat temu, czy 13. I wtedy byłem tym strasznie zajarany. Nie wiem, czy teraz, jakbym to czytał znów, byłoby tak samo. Bo te książki się, inaczej to ich odbiera. Z perspektywy czasu. No. Nie wiem, może kiedyś w końcu po to przeczytam. Moja teściowa byłaby dumna ze mnie. Póki co oglądałem tylko film przed sprawdzianem. Nie no, ale to mega, mega i ogólnie te... Nigdy nie sądziłam, że będę się w stanie skupić na audiobooku, jak coś właśnie robię, ale jak jest ciekawe, to się potrafię skupić. I właśnie ten Virion, tak samo jak Wiedźmin, w sensie to ileś tam części, bo w końcu wszystkie nie są zrobione chyba, że to jest słuchowisko, a nie audiobook. Co to się różni? Słuchowisko, to jest, masz wielu jakby lektorów. A, dobra, wiem. I są takie, wiesz, dźwięki, nie wiem, jesteś na targu, coś tam. O mój Boże, jakie to jest wspaniałe, naprawdę. I tak samo jak słuchałam Wiedźmina, to po prostu, no, zupełnie inaczej, jakby to czytała, znaczy, no, jak czyta jedna osoba, to też potrafi być super ekstra, ale właśnie to słuchowisko to jest coś pięknego. I ten Virion to chyba tylko pierwsza część jest słuchowiskiem, ale no właśnie... Zapełniło mi lukę po Wiedźminie, że tak powiem. Bo jak skończyłam Wiedźmina, to moje serce było złamane i nie wiedziałam, co ze sobą zrobić. Miałem tak, jak czytałem Metro z żoną. No właśnie, bardzo bym chciała przeczytać też. Mega spoko. U Kuby widziałam w pokoju na półce i właśnie rozmawialiśmy o Metro. Pozdrawiam Kubę. O, ale to masz ciemną tą kapliczkę. O, żeż te pany. No i to jest za mało ciemne, jak chcę mocniej. Ja mam tego skopanego traktora po lewej stronie. No, chcę zobaczyć, a jakby swoją głowę wstawiam w kamerę. To nie zobaczę, jak to wygląda. Mam kurczaka narysowanego, ktoś by nie widział. Gdzie? Coś, ja muszę się nauczyć kurczaki w końcu rysować. Nie, nie widzę. Kurczaka. A, w środku! No, za kierownicą siedzi. Dobra, ja sobie wymyślę coś innego, bo to już mnie nudzi. Aj, Marcinie, aksonometria to w di czy trimetrii? Ciężko określić. to aksonometria po prostu. Dimetria. Znaczy, pamiętam chyba w zeszłym roku to było, jak Oliwia mnie poprosiła, żebym wymyśliła właśnie przykłady z akso. Właśnie nie pamiętam, czy to są te, czy nie. Chyba tak. To są twoje. To są moje. Tak, o, jakie ładne, skąd masz? Ula robiła. No właśnie, to są moje. Jezu, myślałam, że mi mózg wybuchnie. A fajne są, ludzie. Bo one takie... mindfucka z tym. Mają być trudne. Niech się męczą. No i na początku zrobiłam takie, a nie, jednak nie aż tak trudne. Jednak trochę mniej. Jezu, to mi tyle zajęło. Boże święty. Nie mogę się patrzeć na przykład.
Straszna robota. Nie, chyba grill poprawię jeszcze. W ogóle w ten poniedziałek, jak mi rysowałem te samochody, to mówię, ej, ten grill mógłby inaczej wyglądać, patrz, może tak, ja rysuję ten grill i tam się mieszam z tymi liniami, to ja tam nie widzę, na oczy te linie mi się gubią, wszystko, 3G rysuję i ja tak, sorry, nie, Basia, nie narysuję ci tego, nie? Daj mi tam 5 minut, ja narysuję to u siebie trochę większe, to ci pokażę, co chodzi. Jaki, o mój Boże. Już tłumacz. Ja sobie codziennie teraz wkraplam kropę do oczu i liczę na to, że to mi pomoże. Na moją suchość. To nie jest to, że mi oczy bolą, tylko po prostu jak ja jestem czasami tak totalnie styrany, padnięty, no to... to po prostu gorzej widzę. Nie, jakby ja... jestem na takim autopilocie teraz, że ja, nie wiem, prowadzę zajęcia i coś mówię i ja kompletnie nie pamiętam, co ja mówiłam przed chwilą. I tak w kółko gadałam i to już jest ja dziwne. Witaj w klubie. I takie, wiecie co, ja was przepraszam. Gadam 3x3. Też miałem tak. Dlatego ufam swojej osobie, o czym mówię i nie rozkminiam tego potem. Jak się stresuję też czasami, jak miałem ten wywiad z Nvidia, to potem ja tak, co w ogóle... Po co ja ten temat poruszyłem w ogóle? Nie miejsce mi się wydarzy takie. No Axon nie jest trudna z jednej strony, jak się ćwiczy, ale jak się jej nie ćwiczy, to trudno tam złapać na to motyw, nie? Na rysowanie. W sensie są trudne przykłady, są łatwe przykłady. Dobra, coś sobie nowego wymyślę. Jakie kurde mało to przestrzenne jest w sumie. Będzie za mocno przywale, będzie dupa, nie? To ja. Zawsze czekam na ten moment. Dobra, zostawiam to już, robię coś innego teraz. Co tu się wydarzyło? Wiem, kosiarkę narysuję teraz. Jak mam koparkę, mam spychacz, to teraz mogę mieć kosiarkę. Bez wcześniejszej nauki rysunku da się w ogóle dostać na architekturę. No, mi się wydaje, że tak. Zależy jaką. Nie, na PG. No, na PG to tak. Na wnętrza nie, na SP, na PG tak. No. Ale czy to jest dobre? Jedna czy dwie osoby może na rok takie się trafią. Mhm. Jedna, dwie, nie? Bo tam bardzo mało idzie takich ludzi z podwórka, że tak, z ulicy. Ale na pewno to się zdarza i niektórym to wychodzi, nie? Bo serio, te egzaminy nie ocenia na podstawie tego, jak kreska też wygląda. Jeżeli ktoś ma jajca, za przeproszeniem, i ma taką odważniejszą kreskę, to ej, spoko, nie? Ej, patrzcie, ja w ogóle wam pokażę, bo mi oddali butelki, bo ja, jak robię piwo, nie? To sobie projektuję etykietki na to i mam alkreskę. Wiesz, to jest słaby żart, ale mi się podoba. Nie, tu kreska, tylko alkreska.
Dlatego też specjalnie kura. I jest cała etykietka zrobiona specjalnie po to. I butelka jest zwrotna. No. Ja jestem dumny z tej kury w ogóle. I to w ogóle jest wytłoczka, nie? Bo mamy uczniowie suchy stempel. Uczniowie się pytają, czy mogą ten... kupić. Adam się pytał. No Adam może. Nie, ja tak jakby zrobię imprezę dla absolwentów i będzie nasze piwo, nie? Będzie. Dobra, ja to do tej planszki jeszcze potrzebuję. Dobra, potrzebuję czegoś już... jeszcze. Ja to przesadziłam. Kółko zrobię. Z felgą. Będzie to być głupie. Silnik, nie. Silnik, nie. Co to jest? Człowieka narysuj. Nie, bo to jest opuszczona kaplica. No to jelonka. Na żyrafę. Nie chcę psuć, ja nie umiem, zostaw mnie. Żyrafa byłaby spoko. Super. Ja mam dzisiaj fan z rysowania, nie wiem, no czy ja mam takie... Mi się fajnie rysuje dzisiaj. Ale ja też, ja to bym same drzewa rysowała dzisiaj, tym ołówkiem. Co ja chcę narysować teraz? Co ja chcę narysować? Nie wiem. Przeciwny. No dobra, poeksperymentujemy. Myśliwiec jakiś? Myśliwiec? Nie, kurde, ten pojazd idiotyczny zrobił w końcu. Dobra, kombinuję. Coś byście widzieli z tego, no dobra. W ogóle wracając do Agi, dzięki Adze Kowalik zdałam rzeźbę, znaczy rzeźbę instalacji tam na pracowni plastycznej, bo pomogła mi, ponieważ olśniła mnie swoim genialnym pomysłem, z czego mam wykonać swoją rzeźbę, bo powiedziała, że z folii aluminiowej. I to było w ogóle wspaniałe. Jezu, jak ten. Będę miała zdjęcie, coś wyślę po prostu na naszą grupę, co robimy na magisterce, na architekturze. O mój Boże, co to było? Ja siedziałam, co my mamy dzisiaj? Dzisiaj mamy środę. W poniedziałek siedziałam tam 6 godzin, żeby to po prostu skończyć, bo miałam tak, miałam kabel koncentryczny, bo to było tak, ogólnie całkiem... Kabel koncentryczny? Co to jest? To nie wiem, tak się nazywa. Fajne. Kabel do koncentrowania. taki po prostu, który się wygina, nie? Poszłam do Brikosy, kupiłam, bo to się ogólnie mega spoko zadanie i całkiem fajna zabawa, tylko trochę nie mam czasu na to. Ale ogólnie podobała mi się pracownia plastyczna w tym semestrze, o dziwo. Bo na początku trzeba było zrobić tam czarno-białą grafikę, która po prostu ma ileś tam dokładnie procent czarnego do białego na kartce, nie? To mogło być cokolwiek. Ale miał mieć tyle procent. Spoko. No i zrobiłam taką spiralę. I później te spirale trzeba było przenieść na kolor, ale no nie tak oczywiste, że nie wiem, spirala czerwona, tło niebieskie czy cokolwiek, tylko trzeba to, wiesz, było tam jakoś podzielić i tak dalej, no to tam zrobiłam taką geometryczną spiralę, to fajnie. I teraz do tego instalacja. No jak zrobić taką dużą spiralę, nie? 3D. Wzięłam ten kabel, wygięłam go i na to geniusz Agnieszka powiedziała, że mam właśnie to zrobić z folii aluminiowej i folią aluminiową owinęłam tę spiralę z kabla, żeby ona była taka grubaśna i w ogóle i to owinęłam taśmą papierową i to pomalowałam i to Agata Drzeżdżą z kolei wysłała mi to i powiedziała, tak to chyba ona była, że to wygląda jak flaki krowy. Także trochę mi się smutno zrobiło, ale to było zdjęcie ze złej perspektywy, bo tak na poważnie całkiem się to podoba, w sensie to jest takie gówno jakby, jak jestem spirala. Ale w sensie fajna zabawa to była. Znaczy mówię, teraz nie miałam na to humoru, bo jestem zmęczona i terminy gonią, ale całkiem fajne to było.
Zgadza się ze stwierdzeniem, że na PWR architekturę dostają się wszyscy, a jeżeli nie, to powiedz proszę o tym kilka słów. Zastanawiam się, jak ciężko jest tam się dostać i stąd moje pytanie. PWR to jest Wrocław, tak? No ja tak to rozumiem. Wszyscy? Nie, no nie wszyscy. Co? Nie. Tam 800, około 800 osób co roku zdaje. Tam chyba w 2020 bądź 2019 było 800 chętnych mniej więcej, czy 600. Mhm. Już dokładnie nie pamiętam. Ale na pewno więcej niż w Gdańsku. No i tam ilość miejsc jest podobna jak w Gdańsku, nawet mniejsza. I tam jest ciężej się dostać niż w Gdańsku. Także nie, tam się wszyscy nie dostają. Nie wszyscy się dostają w Rzeszowie, w Kielcach, w Szczecinie. Bo tam prawie nikt nie idzie, to tam rzeczywiście się dostają prawie wszyscy. W Gdańsku jest 1,8 osoby na miejsce. No, też mało. Ale łatwiej? Trudniej? Okej, ale nie, że wszyscy. Czy w 2020 roku test był trudny? Jakby jak patrzyłem w 18, to był spoko, ale im starsze, tym trochę bardziej mnie stresują. No te starsze są straszne. No, a te nowsze? W 2020 roku ja bym sobie dodał po prostu na wasze miejsce, jak ktoś jest z liceum lat, nie? I bym to zdawał wtedy, bo w 2020 roku Poznań w ogóle nie miał egzaminów na architekturę, tylko się liczyły matury. Gdańsk zrobił tak, że macie zanotować 5 prac w domu w ciągu 5 dni i je wysłać w zaklejonej kopercie na ślinę na Politechnikę Gdańską i podpisać, że oświadczam, iż jestem autorem tych prac. I tak wam wyglądał ten egzamin. Mateusz był zdegustowany. No kurde, no bo ej, w sensie to ja mógłbym narysować 15 prac do 15 uczniów i też byłoby spoko. To było takie, no, przegięcie trochę z tym. Ja nie wiem, czy oni sobie zdają z tego sprawę, co, że oni tak to zrobili, że to było idiotyczne. No jakby... Oni to wymyślili, nie wiem, chyba im się bardzo nie chciało, jakby... No, ewidentnie. Klasycznie. Z drugiej strony, mieliby wszystkie... Te 5 prac razy 400 to jest ile? 2000, tak? Po co tyle prac sobie sprawdzać i robić? Ja nie wiem, nie, w sensie... Nie wiem, co oni odwalili wtedy, jakby to było jedną dużą z kamerkami jazda. W sensie, ja rozumiem, że wszyscy szukali swojego miejsca, że tak powiem, w internecie, ale... tak, średnio. No, to było dziwne. Jakie głupie kółka. Ty, 15, 10 minut kończymy, nie? Bo to będą prawie 2 godziny streama. I'm ready. No tutaj samochodzik kończę. Dalej jest 19 osób? Nie, ale po 16-17 siedzi ciągle. Jesteście silni. Skończyłam. Ty? No! No tam jeszcze miałbym coś do roboty, to ja dobra, nie finito, będzie. Finito, basta, basta. No to w sumie mógł być jeszcze jeden taki wagonik zrobiony. Co ty robisz? No wagonik. Tak, wagonik w kuchcie. Dobra, pompce. No, pewnie tak. Powiedziałbym, że skończę, ale nie skończę. Nie ma w ogóle takiego bata, żebym to kończył później. Jak wszystko inne, co powiedziałem, że skończę, to nigdy z tego nie skończyłem. Zły przykład dajesz. Ja tak lubię za jednym posiedzeniem coś tam, bo tak to mi to.
Gdzieś tam, dobra. A w 2021 roku wyglądał egzamin? Był taki, że szłaś sobie na PGE i rysowałaś martwą naturę z dwóch krzeseł, stołu i draperii zbudowaną, a test był online i był już normalny. Był projektowy. I właśnie, nie wiem czemu ja nie pamiętam, bo pamiętam to zadanie z tą hulajnogą, z tym hulajnogą, pojazdem dla kurierem, tak. Ale to nie było jedno zadanie, tam było tego więcej. No, ale to był jeszcze pokój. Pokój do nauki zdalnej. A, ta. I to były tylko dwa zadania? Moim zdaniem tak. Znaczy dwa projektowe były. Mhm. Dobra. Trudno się dostać na Politechę Wrocławską? Trudniej niż w Gdańsku. To jest dobra odpowiedź. No, chociaż w tym roku oni chyba robią tak, że tam jest... Nie, no kurde, przecież teraz jest, masz to w domu przed kamerą, narysować modelkę, musi być na żywce na chacie i ją narysować, plus potem jest zadanie chyba projektowe też do zrobienia jakieś, tak? No, no i co, to łatwiej? No raczej nie. Wydaje mi się, że łatwiej, bo ona, masz to na formacie A3 i masz mniej czasu. Modelkę na A3? No. Co? We Wrocławiu? No. Boże, ja bym nie wiedziała, co zrobić z taką kartką. No na chacie, nie? I bo wcześniej było chyba format B2, bądź nawet większy i tam było 4 godziny we Wrocku, także to też inaczej trochę wyglądało. O, ja mam to trochę przybliżę, chociaż to się nie wyostrzy pewnie. Też mogę być przybliżyć, wiesz? Tak. Ja wyostrzę to. Popytnis. Ostrość. Niech się tam samo skaluje i to będę też tak ustalę. Wybaczcie, że tak robimy. Robię. Aha, ty masz automatyczną. No, to spoko. Dobra. To tutaj macie kuraka. Nie? To jest kura. Tu jest ludzie, który macha, jest zdziwiony. Tutaj macie nieudane pomysły. Tu macie spychacza i macie traktorka. I tu macie mały... Jedzie z węglem. No, u mnie macie tylko kaplicę. Ale jaką? Nie, no żarcik, ale te drzewka to mi się podobają. Mega spoko takie ćwiczenie na ten. Nigdy tak nie rysowałam. O, jest Zofia! Daj się nie odzywasz, ty! To jest ta Zofia? Danielkiewicz? Dwa zadania projektowe i to zadanka z historii archi. Trochę AXO było, te typowe, co przed 2020 były. No to taki klasyk, nie? No. To zadanie z pojazdem, ja dalej go nie lubię. Ale... No dobrze, moi drodzy. No my kończymy sobie, idziemy do domu. Także ten, mi się fajnie się rysowało. No. Ja bym wolał chyba takie luźne rysowanie, niż się spinać z drabinami i z nim będziemy. Ale to jest ten. Dobra, także dziękuję, do widzenia, miłego tygodnia, do zobaczenia w środę. W środę będziemy omawiali już, co będzie na egzaminach i to tak też jest. Porysujemy. Tak. I też będę. Tak, to jest Zofia. I się chapu uczy. A to ta, tak? Tak, cześć! Tak. Będę zmęczony. No dobra. Hej, słuchaj, dla przyjemności.